Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku ze Sword and Sandals 4 Tavern Quest. Okej. Ten odcinek, wiadomo na czym będzie polegał, na przechodzeniu kolejnych etapów. Oczywiście nie będziemy mogli trafić bossów, bo w tej części, w tej wersji bossy się nie trafiają, więc będziemy musieli tylko z normalnymi przeciwnikami walczyć, ale oni też potrafią być trudni. I zobacz. Kontynuacja. Chwila przerwy była. Wiem, że dopiero początek, ale ta przerwa nie była unikniona. Więc mamy naszego Mossing the Invisible, starego Sextusa, oraz Stomper the Reborn. Dwóch fighterów, jeden mag. Zobaczymy, czy uda nam się. Nie, w tym odcinku jeszcze nie będzie Tytana. I możemy sobie wziąć tą kartę, która spowoduje, że nie będziemy walczyć z potworami. Nie pisze się na takie rzeczy. Zobaczymy, co nam wylosuje. Zobaczymy, co nam wylosuje. Uwaga. Tylko nie sklep. Okej, to może być. Nie będziemy się cofać. Idealnie. Nie musimy się cofać, bo cofanie to jest jedna... Jest akurat bardzo stracny. Dużo czasu traci się na cofaniu. O, Bad Harvest. Bad Harvest. A, już uciekły. Okej, teraz nie uciekniecie. Przesunę się za tą gromadkę. Za tą 15. Za tą 7. Tu było 7 również, no i więcej nie będzie. Czyli 2 razy 7, raz 15, raz 16. Ok. 105, Badlandsy. Akurat ta gra jest ta, której nie umiem grać. Ok, walczmy sobie. Połowa Alpha Fighter. To jest połowa elfa fighter. Okej, no to walczy z połową elfa. Chwila. Okej. Większego ekranu nie zrobię, więc musicie znieść to. No w sumie większego ekranu chyba nie było na żadnym odcinku ze Sword and Sandals 4. Okej. Połowa elfa już jest pokonana i to bez nogi będzie teraz. 50 golda. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli Sword and Sandals 3, sezon drugi. Okej. Pobijmy się na się z nim na eliminację. 26, 94, 23, 84 by było, ale nie weszło w życie. Okrzyczmy troszkę. Magiki nie potrzebuję. No i tak mi magikę wysysa. I mu głowę urwało. Tutaj leży. Pod moją nogą. Więc wyleciałeś, chaosie. Teraz weźmy sobie maga. On też chce już wylecieć z gry. Bo chyba jest na tak tyle słabym magiem. Chyba, że jest dobrym magiem. To niech to pokaże. Faktycznie pokazał. Stary Sextus. Na razie. Pokazał, jakim jest dobrym magiem. 143 walnął raz. Więcej ataków nie miał, bo mu głowę zabrało. Jak nie miał głowy, to nie miał jak myśleć. Na 25 jeszcze. Okej.
też chcesz się bić. Ktoś się chce zombić? Mossing the Invisible. Mossing dezaktywowany, tak? Czy jakoś tak? Dezaktywowany. Zrobimy nadzieję, żebyś sobie powstał. Ja mam ochotę jeszcze troszeczkę pieniążków pozdobywać. A ty po prostu będziesz sobie stał, bo chyba nie wygrasz. Ok, 40 krytyka, no to... Jak będziesz takie krytyki jeszcze raz... Jeszcze ile tych krytyków by potrzebował? 220 się nie dzieli przez 40. Nie dzieli się? Dzieli się czy nie dzieli? Nie dzieli się. Więc potrzebowałby 6 razy takiej krytyki jeszcze walnąć przynajmniej. 220 się przez 4 nie dzieli, więc... 220 przez 40 się nie dzieli, no to... Właśnie, jakby jeszcze takie krytyki 5 wrzucił, no to jeszcze może by o jakimś wygrywaniu mógł pomyśleć, ale krytyki mu w ogóle nie wchodzą. Weszły 220 mi, nie, 120 mi obciął, 4 krytyki mu weszły, 3 krytyki mu weszły. Trochę życia mi zabrał. O, to jest jego max. Jak ci trochę życia bez sam. 84, dobry, dobre obrażenia. Trochę wam głośno, bo chyba za cicho. Nie, okej. To może wykończymy go już po prostu takim najłagodniejszym atakiem. 27. Jesteś dezaktywowany. Mogę zobaczyć, co to znaczy. Invincible. No chyba dezaktywowany, czy jakoś tak. Zobaczymy. W tym czasie niech sobie kostka już. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pójdźmy po skrzyneczkę, nie chce mi się z nim walczyć. Mam dosyć wygranych walk. A kasy mam mało. Jak nie teraz, to kiedyś mi się ta kasa przyda. Jedyneczka? Tak myśl... znaczy... Co, będziemy stać razem? Nie. Nie będziemy razem stać. On stoi jeszcze dwie tury. Invisible. Invisible. Nietykalny. Aha. Czyli on jest nietykalny. Dobra. A teraz sobie już go nie tknę w takim razie, skoro on jest nietykalny. Mieczyki, fir nietrafiony. Tego nie ma gdzie. To tutaj, tego nie ma gdzie. To tutaj, czy ja zdobędę te dwa. Nie, nie, nie zdobyłem. Bo cały czas mi się nie pojawił ten element. Tamtym firem nie trafiłem. A oprócz tego jeszcze potrzebowałem jeden element, który się w ogóle nie pojawiał. Okej, ratujemy dzieci, czy nie ratujemy dzieci? Zobaczymy, uratujmy dzieci. Dokładnie. Charyzma zdobyta. Byliśmy dobrzy, uratowaliśmy dzieci, więc mamy charyzmę na 2 punkty. Gold na 10. Gold na 10 tylko z pola. Mozig nie jest nietykalny, no to nie chce się z nim bić. Nie ma potrzeby. Bo najprawdopodobniej jakbym z nim poszedł walczyć, to by mi zabrał możliwość zdobywania kas. Mogę się nawet cofnąć, z tym też nie mam problemu. Jeszcze raz sobie wejdę w tę gierkę. 14, alchemist. To tamten... Czy nie pokonałem... O, zobaczcie, ten tutaj jeden ożył. Nie. Myślałem, że to ten ma 100, bo tam jeden zdobył 100 za badlancy. Widzicie, ten jeden tutaj, ten mag ożył i stoi. To jest mag, czy to jest ten drugi?
nie wiem, School Golf. Będzie trafione? Chyba nie. Chybione. Chybione. 16 golda. School Golf też nie jest łatwą grą. A wracasz się. To sobie postój. Nie mam ochoty walczyć z tą ani na kasę, bo masz jej mało, ani na śmierć, bo mam ochotę ja zdobyć kasę. Nie mam ochoty zdobyć kasę, chociaż ty jesteś nietykalny. Nazwałeś się nietykalnym. Ok, Gravius Hitek. Jesteś nietykalny, sam chcesz, żebym cię tykał. Mogłeś pójść dalej, ale skoro tak chcesz, możemy walczyć. I tak nie wygrasz. Ja ci jeszcze najłagodniejszą karę daję. Najłagodniejszą karę dostajesz. Czyli trzy kolejki stania. Bo surowszą karą to jest śmierć. A mniej surowszą karą jest zebranie kasy. Więc najłagodniejsza kara dla ciebie. Trzy kolejki stoisz. Jeszcze będziesz mógł sobie grać. I co teraz, gdzie? Okej. Okay. Nie chcę jedynki, bo będę musiał z nim walczyć. A dwójka, jak mi trójka wejdzie... Okej. Okay. Możemy iść dalej. Jakby mi trójka weszła, to jeszcze bym się zastanowił o walce z tym tutaj. To może jednak powinienem mieć kartę z plus 20 za niebieskie pole, bo trochę ich trafię. No i przyszedłeś tutaj, nietykalny. Idziemy dalej, do sklepu nawet nie ma co wchodzić. O, jeszcze chcesz się ze mną bić. Chcesz w sumie najłagodniejszą karą, to będzie zabranie kasy. Jednak trzy tury w tył. Jednak będzie surowsze, bo zabieranie golda nie traci tury, tylko golda. Więc chyba jednak najłagodniejszą karą będzie zabranie mu kasy. Okej, okay. Postawisz sobie 6 kolejek, to teraz powalczymy na kasę. No, jak mi takie krytyki będą wchodzić, no to nie ma szans. Tamtym dwóm odciąłem główkę, a ten dostaje krytyki. Czyś 7? Okej. Okay. Nie by było to trafić. Jak ta duża sumka, a ten się wysypuje. Wolej tu. Barrel fighter, ok. Ok, już wleciałem w beczkę. Druga beczka mnie pacła. No. Tamta beczka, która mi trafiła o 20 z 60, to która to była? A powinienem jeszcze 14 golda zdobyć, chyba. Ale zdobyłem 12. Czy to 14 to był czas, czy to 14 to był... Nie, nie ma tu czasu, więc to 14 to powinna być moja kasa. Idziemy tędy. Po prostu idziesz się zamrozić, tak? Proszę cię zamrozić. Jeszcze musimy się z nim bić. Okej, co wybierasz? Chociaż w sumie... Możecie napisać w komentarzach, co uważacie za najłagodniejszą karę. Czy zabranie kasy? Czy danie przeciwnikowi 3 tury w plecy? Jednak zabieranie 3 tur, no to powoduje, że nic nie traci. A jak mu zabierę kasę, no to jednak coś traci. Możecie napisać w komentarzach, co ty myślicie. Którą karę uważacie za najłagodniejszą?
Nazywam to karami, bo jak inaczej to nazwać, skoro za przegraną walkę to się dostaje, tak? No to kara. Bo przegrał walkę, no to dostaje karę. O, jeszcze dwa. No tam jest gold. Dlaczego wtedy miałem go 14? Znaczy się 12 na 14? Nie wiadomo. Ten, który poległ, to miał chyba tylko 100, więc jak na razie wygrywam w tej statystyce. Minigier. Dogman Fighter. Jest człowiek. Jest człowiek. On jest potwór. Fighter to jest jego klasa. Okej, ty mnie tym młotem bijesz, to ja spróbuję ci życie wyssać. Pozwolisz? Nie pozwolisz. Pozwolisz? Pozwolił. Okej, ty próbujesz krzyczeć, ale coś ci nie idzie. 30 magiki. 30... armoru mi zabrałeś. Okej, jeszcze życia. Czyli on bije... z wszystkiego 30. Okej, 40 też potrafi. O. Wiem, że jakbyśmy tak cały czas krzyczeli, ja bym nie trafiał, no to mógłbym mnie kiedyś z tego młota rozwalić. Jestem tego świadom, że mógłby mnie kiedyś z tego młota rozwalić. Ale z racji tego, że już się za bardzo z nim... za długo się z nim bije, to po prostu go rozwalę tym mieczem. 30 za 27. Okej, okay. Nie straciłem 224 golda, tylko zdobyłem 50. Więc chyba mam wszystkie sandały możliwe. Pójdziemy jeszcze sobie... Okej, okay, cofnąłem się z nim. Ale nie potrzebuję tej flagi. A w sumie w ten sposób to tylko z... gra się skończyła tura wcześniej. Ozing nietykany zdobył sandał za flagę, a ja to będę za całą resztę. Tak? Za całą resztę? 133, no... No to... Fejta to tylko chyba ja mogę zdobyć. 5 sandałów zdobyte. Nietykalny. Przegrał. Okej, okay. Mamy jeszcze troszeczkę pieniążków. Może zrobimy 3 bierki, żeby w następnym już mieć mapkę. Weźmy siłę. River of Rage. Taka gierka została nam odblokowana. Co my tu mamy za miecze? Na pewno żaden z mieczy jest dla nas, nie jest w zasięgu naszego majątku. Nic nie kupimy. Okej. Nic, na nic nas nie stać. Ostatnio dokupiliśmy te, nie? Spodnie. Kupiliśmy ten armor na... Ale właśnie ten, co 74 daje. A nie ma w ogóle hełmu. Nie ma w ogóle hełmu i nikt się nie odzywa, że ja nie mam hełmu. Okej. Czyli liczyliście na to, że ja sam to zauważę? Fajnie, tylko nie biorę hełmu, który mi zabiera... Wiadomo co. 41. No może po prostu uzbierajmy na jakiś lepszy hełm, co? Takie 41 armoru to ile to jest? Oni tyle potrafią zabrać. Okej, jeden mag i dwóch fighterów. Edgar jest magiem. Okej, kliknę to niech będzie. Weźmy podwójną kasę z niebieskich pól. Widać, że je często trafią. A Juterna ani razu nie trafiłem, więc tamta karta w ogóle się nie wykorzystała. A nawet jak Juterna trafię, to mogę sobie na przykład wrócić i pozbierać jakieś tam rzeczy, które nie pozbierałem. No, z Juterna też są plusy. Okej, wracasz się, nie masz możliwości, masz mniejszą możliwość na zdobycie flagi.
Ale możesz pozbierać coś, co zgubiłeś. Coś, co na przykład nie trafiłeś. Jest sens z tego. Okej. Okay. Reason and Revolt. Ja sobie muzykę wyłączę, bo... Teraz nie wiem, czy mnie słychać. Włączyłem sobie muzykę, żeby nie słyszeć, jak oni się drą. Bo to ich darcie się to jest... zbyt głośno. Nie wiem, czy mnie było słychać. Odezwałem się tylko raz. U was też się muzyka włączyła? Tego też nie stwierdzę teraz. O, się biją. O co? 13 golda wyraz zabrał. Jaxus zabrał 9 od tego Edgara. Więc chyba ten mag nie jest taki dobry, skoro przegrał z fighterami. Z fighterem, bo tylko jeden się z nim był. I tura przeleciała, oni sobie poszli dalej. Możemy się pobić z kimś, albo wziąć 20 golda, który będzie bardziej opłacalny. Przyjdzie czas, że się z nimi pobijemy. Nawet nie musimy się z nimi bić, możemy mieć jeden sandał mniej. Zawsze będziemy mogli mieć te pozostałe sandały. Chyba, że będzie inaczej. Okej, okay, ty sobie stoisz, Edgar. Sobie wezmę jakąś grę. Okej, okay. Might and Memory. Szukamy naszych bossów w tych kartach. Okej. Okay. Jest tak. Okej, okay, 110. Pięćdziesiąt dziewięć, okej. Tura stracona, tura stracona. Chyba mam najwięcej kasy z ich wszystkich. Z kim się zamienię? Z tym tutaj, okej. Okay. Ten teleport nie był dla ciebie szczęśliwy, nasz... kto to był? Wades chyba. Bo ty wpadłeś w to zamrożenie. A ja nie. 160? Tak, Wadesem ten był. A Jaxus się bije z Edgarem. Tym razem Edgar wygrał. Tym razem wygrał Edgar. A nie, chyba wtedy też Edgar wygrał. Bo miał dwie wygrane walki. Minigame oczywiście. Runeslider, czyli tak. Gem i mamy gema drugiego. Tutaj będziemy mieli zaraz trzeciego. Możemy tych gemów ile wlezie robić. Magę. A jest jeszcze jakiś gem? Nie ma. A nie zdążę. Ale to może jeszcze jakieś coś się zrobi. O im. A nie miałem. Czek. No myślałem, że jeszcze zrobię. Ale mamy trzy wyrazy. Dobry wynik. Jakbym wcześniej to zauważył, to może bym robił ten imp, ale zauważyłem go za późno. Z kim się pobijemy? Kto jest na początku? Jaxus, chodź tu. O, Golda. Nie wiem, ile tego tam masz. Zaraz się okaże. 202... I 164 czy 184? 164, nie? Tak, 164. 49. Misujemy. Wysysa. Misujemy. Trafia 22. On ma miecz chyba z pierwszego levelu. Ale ze Strange'em to może wyglądać jak miecz jego z późniejszego levelu. 98 trafione.
Okej. Okay. Stracił 53. To miał jakąś 106 czy 107? Okej, okay, 192 masz. Vedas. To jest Vedas, a nie Vades. Jeszcze Vedas się chce z nami bić. Serius? Serius? Vedas de Serius. Okej, okay, on mi troszeczkę wyssał magiki, ale przegrał on. 80 coś, nie? Nie, 96. 52 miał, więc 53 to 105 miał. 105 miał tamten, który chciał się ze mną na kasę bić. I teraz jak będę przegrywał na T-Fate Master, to ja mogę sobie golda zdobywać. I to dwa razy. Dwa razy więcej, czyli zamiast 10 mam 20. 76. A w sumie jak ja tak zmieniam kartę, to pewno wam jest, to się lepiej ogląda. Nie, że tak ciągle biorę jedną kartę, tylko jakieś różnie biorę te karty. 142, 142. Edgar, nie, Jax, kto wyleciał? Jaxus wyleciał. Jaxus wyleciał, Edgar leci dalej. O, i mamy fejta. A chyba, że jesteśmy wygrani z wszystkim. Ze wszystkim. Z tym Edgarem chciałbym się jeszcze pobić. Teraz chce mi kasę oddać. Możemy wziąć. Nie ma problemu. 71 golda najprawdopodobniej od ciebie zdobędę. Okej, okay, pomimo, że masz taki armor, to jednak damage twój nie jest powalający. Okej, okay, 4 potrafisz walnąć, a zobacz ile ja. Ty potrafisz trafić 4. Natomiast zanim ty na armor mi zbijesz. Okej, okay, to czemu nie krzyczysz, skoro krzykiem mi więcej zabierasz? Weź krzycz, a nie bijesz. Krzycz! Pokazałeś, jak trafisz krzyknąć. To jest, ja ci teraz pokazuję. Tak się krzyczy. Tak się krzyczy. Trzeba było krzyczeć. Ale tu nie. Okej, okay, zamrożony. Z Edgarem chciałbym się pobić, ale chyba się nie pobijemy już. Nie pobijemy się już, bo. No właśnie. Nie ma jak już. Po prostu wygrałem tak. Jedna flaga w tym odcinku zdobyta. Oni coś zdobywają, czy wszystko jest moje? 601, ładny wynik. Tysiaka dzisiaj zarobiliśmy. Tak, wszystko jest moje. Oni nic nie wygrali. Edgar będzie drugi. Tylko on nie chciał się ze mną bić. Okej, no to w tym momencie, patrząc na czas nagrywania, no to myślę, że już jest czas, żeby odcinek zakończyć. Weźmy sobie siłę, bo z tym wynajdą jest krucho. Sir Brain of Mine. Tego bossa trafiliśmy. Szkoda, że bossy mi się nie pojawiają w grze. Nic z tego nie mogę wziąć. Mogę ewentualnie sobie intelekt, ale intelekta nie używam. Tu sobie charyzmy zabrać, ale po co? No jakby mnie było stać na to, to bym chętnie to wziął. Ale mnie nie stać. Okej. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I do usłyszenia w następnym. Cześć!